Dobra, pytamy się o samochody, pytamy się kogo? Mężczyzn czy kobiet? Kto się bardziej zna na samochodach? Mężczyźni czy kobiety? Ciekawe, nie? To jest dobre pytanie dla widzów. Sprawdzimy to. Sprawdzimy. Słuchajcie, samochód nowy czy używany? Według wezwa. A, nie mówicie o Volkswagen. Będzie trudno tą sondę zrobić. Czy jest jakiś szczegół w wyglądzie, który mówi, że ktoś jest z Polski albo nie? Nie wiem, co wy o tym uważacie. Czy Polacy wolą samochody nowe czy używane? Sprawdźmy to. Dzień dobry, my taką sondę robimy. Samochody nowe czy używane państwo kupujecie? Nie? A dlaczego nie? W ogóle nie kupujecie? Nie kupujemy. A w ogóle? Tramwaje można jeździć. No. Dzień dobry. Czy samochód nowy czy używany według pana? English. No coś tam w English. A jego poznałem, że to cudzoziemiec jest. No. Sinobrody. Czekaj, dobra. Okay. Słuchajcie, samochody, no ale nowe czy używane samochody trzeba kupować? Jakie samochody? Dzięki. Nie? Nie chciałem powiedzieć samochody czy nowe czy używane, nie wiem dlaczego. Samochody nowe czy używane? Nie pojmuję. A, nie pojmuję, okej. Okej. My taką sondę robicie, samochody nowe czy używane? I speak English. Samochody nowe czy używane lepiej kupić? Nowe? Ja nie jeżdżę. Używane. Używane? No. Używane. Używane? Bo nie ma nowych. Wie pan, zależy jak kogo stać. No. No ale przed panem uważa. Dziwne pytanie, wie pan, nowe, no jak? Znasz. Nie psują się. Tak? No ale to droższe są wtedy. No na pewno. A pan już kupił, pan kiedyś kupił taki samochód? Tak, dwa razy. I co, i jakie są doświadczenia? Rozwalał się, czy był bezlusterkowy? O Jezu, ale to musiałem strasznie dużo zainwestować czasu z moim tatą w sprawdzenie takiego samochodu najpierw. Mam dla was dobrą radę. Dzięki autobaza.pl możecie zweryfikować całą historię swojego nowego auta. Ba, nawet dowiecie się o wcześniejszych aukcjach w internecie, co nie jest takie oczywiste w innych wyszukiwarkach. Zresztą zobaczcie sami, jak to wygląda. Jesteśmy na stronie autobaza.pl, wpisujemy tutaj numer VIN i pokazuje nam się Kia Sorento. Widzimy tutaj, że są dwa wpisy. Poniżej mamy cenę raportu. W zależności od tego, jak kompleksowy ma być raport, możemy sobie odjąć wszystko. Wtedy cena raportu wychodzi 69,90 zł. A teraz sprawdzimy dla przykładu drugi samochód, który będzie już miał troszeczkę więcej wpisów. I tutaj mamy do czynienia z Fordem Fastbackiem. Tutaj już wpisów mamy 4. Czyli historia już jest dłuższa. Tutaj również oczywiście możemy sobie ten raport generować w różny sposób. Możemy sobie tak zwany goły raport zamówić i wtedy oczywiście on jest tańszy. Mamy bardzo łatwą formę płatności. Możemy to płacić blikiem, szybkim przelewem, PayPalem. My zapewniamy wam również jeszcze tańszy ten raport dzięki naszemu kodowi BNB Extra. Raport kosztuje 55,92 zł. No dobrze, no ale czy taki samochód może się naciąć na jakiegoś szrota, nie? Czy pan już kiedyś kupił taki samochód używany? Tak. I udało się dobre kupić, czy był... No trzeba sprawdzić, prawda? A no nie lepiej kupić sobie dwa razy tańszy, taki używany? Nie, pan to zależy. Zależy jaki, no, tak? Nowe, tak? Oczywiście, no dlaczego nie? A pan jak uważa? Znaczy, jakby ktoś mi sponsorował, to nowy. No, wiem. Ale najczęściej kupuję używany, a pan? Trzeba dążyć do tego, żeby, wie pan, żeby kupować nowe, tak? Okej, okay. No dobra, no dążyć trzeba, no tak. Używany. Używany? Używany. Rynek wtórny uratuje ziemię. I co, i każdy samochód używany, jaki pan kupił, był dobry? Może nie każdy, ale raczej dobre są. Ja się kompletnie nie znam. Nie wiem. Tutaj nie znasz się? Nie znam się. To leży jaka marka, która... A, czy ale generalnie uważacie, że lepiej, no, że lepiej nowy, nowy, tak? Tak, ogólnie lepiej nowy. Dlatego no właśnie, samemu bym nie kupił, nie? To sprawdzenie się powiodło? W pierwszym przypadku nie, bo okazało się, że były problemy z DPF-em i dużo się tam... No, najeździliśmy po różnych mechanikach. Zależy w jakim wieku się kupi samochód. Jeśli ma 12 lat, to raczej. A ma pan jakieś takie przychody z zakupem samochodu, który no, potem pozostawiał dużo do życzenia? W sensie, że... Trzeba było tak potem go reperować. No trzeba, rozrząd w szczególności. No dobrze, ale czy... A, bo jesteście eko jakieś, tak? No, trochę tak. Aha, ale to, a nie uważacie, że nowe to są po prostu bezusterkowe bardziej? Nie. Nie? Miałeś Alfa Romeo kiedyś? Nie miałem, ale podobno lusterkowy. Pana samochód nowy czy używany należy kupować? Nowy samochód czy używany należy kupić? No to zależy, jakimi dysponujemy środkami pieniężnymi. No a pan na przykład, jak pan kupuje samochód, to kupuje nowy czy używany? No dotychczas kupowałem używany, ale teraz pierwszy raz kupiłem nowy. No Porsche pewnie, albo coś takiego, nie wiem. Klasyk, to wiadomo, że lepiej starszy, tak? A pan w ogóle kupił samochód nowy czy używany? Jaki pan ma? Używany. Używany. A no właśnie, a dlaczego? No nie wiem, bo często zmieniam. Tak, to... A w drugim już sprawdziliśmy wszystko 10 razy, więc jest okej. A nie lepiej nowy kupić?
No, na pewno, ale to kwestia finansowa wtedy, nie? Zależy, czy w dieslu, czy w benzynie. Z turbiną, czy bez? No, ja wiem, tak. No, to jeśli jest bez turbiny, to tam nie ma czego, co się za bardzo psuć. W dieslu jest dwumasa, no to w zależności od tego, ile ma przejechane, czy jest cofnięte liczni, czy nie, chociaż teraz już ciężej o te cofnięte, na szczęście. Ale generalnie nie jestem przeciwnikiem samochodów używanych, bo na nowych się najwięcej traci. Czy wie pan co, zależy kto jak dba o samochód. Lepiej kupić. Należy jeździć rowerem. Smutno dziś, bo mi ukradli wczoraj rower. Rowerem? No ale jak już trzeba mieć ten samochód, trzeba przewieźć, nie wiem, coś tam, ciężkie rzeczy. Dzieci do przedszkola. To nowe czy używane? Dzieci już same jeżdżą nowymi. Jadę. Jestem. Słuchajcie, samochody nowe czy używane trzeba kupować? Czy hulajnogi? Hulajnogi. Tak? A nie lepiej jakiś samochód kupić? No większy jest, można coś przewieźć, ciepło. Co mam, wozić powietrze? No nie, no na przykład nie, dzieci do szkoły. Gdybym miał dzieci... Wersalkę, pralkę. No, w Warszawie eko są ludzie i wolą na przykład hulajnogę od samochodu. A nie wiem jak wy. Wy musicie iść samochodami na grubo, BMW-kami rozbijać, a to tak nie można tak. Trzeba skromnie, rowerek, hulajnoga. Tak się właśnie. Raport tego samochodu wygląda następująco. Byłby wyprodukowany w 2015 roku. Cena wyjściowa była 24 720 w Stanach Zjednoczonych. Następnie po kilku miesiącach został zniszczony prawy tył, lewy przód. Następnie samochód był wystawiony do sprzedaży za $17 900. Potem było kolejne zdarzenie w 2019 roku. Wartość tego zdarzenia aż $12 765, czyli kolizja musiała być dosyć poważna. W styczniu 2022 roku został sprowadzony do Polski. Cena tego samochodu w Polsce wynosiła 125 tysięcy złotych już tym razem. Dodatkowo system udostępnia również zdjęcia zarówno początku użytkowania samochodu, jak i późniejszego okresu. I tutaj widzimy samochód w Stanach po zdarzeniu drogowym. Tutaj są też elementy uszkodzenia. Tak wygląda samochód sprowadzony do Polski, czyli w styczniu 2020 roku. No jest droższy na pewno. Jest droższy, nie dostałbym takiego, który chciałem, a w tej cenie. Nie? Więc coś za coś. Starszy 10 lat, ale no taki jaki chciałem. Okej. Poza tym się traci, tak, no, ale nowego nie trzeba naprawiać, nie? Ale trzeba mieć pieniądze, żeby... A czy jak pan kupował, to pan korzystał z jakichś, na przykład takich baz, które sprawdzają samochody? Tak. Zależy. Bo ja naprawdę miałem Honda Accord K6. Rocznik? 2001. I no, tak to dobry był. Tak, na silniku VTK. I tak naprawdę to ja zniszczyłem samochód, bo zniszczyłem tylne wahacze. Tak? No jak używany zawsze coś tam... No, coś tam może mieć jakieś tam ukryte wady. No właśnie, i miał pan jakieś przeboje z samochodami, czy pan kupił, potem okazało się, że to był szrot? Nie, no szrot może nie, ale jakieś takie drobne rzeczy wychodziły w trakcie eksploatacji. Aha, okej. Okay. Ale a pan kupował kiedyś samochody? Na przykład kupił pan kiedyś nowy samochód? Tak. Tylko nowe? Tylko nowe. Bo my też, jest też taki system, bo są też różne systemy, które na przykład sprawdzają samochód, nie? Mhm. Na przykład jest coś takiego jak autobaza.pl i tam jak się wpisze właśnie numer VIN, to on pokazuje całą historię samochodu. Korzystał pan może z autobaza.pl? Pewnie tak. Ale samochód bardzo fajnie jeździł, także nie chodzi o to, żeby kupować nowy samochód. Właśnie. A jakie macie doświadczenia z tymi używanymi samochodami? Ja miałem tak, Honda Accord K6, Renault Megane z 2003 i Scenica z 99. Danych używanych pan nigdy nie kupił? A nie, kupiłem jednego Poloneza, który miał 20 lat dla ojca, jak już był starszym panem, bo Polonez na ramię budowany, żeby miał bezpieczną strefę zgniotu. No tak. I miał 79 rocznik produkcji, miał 20 lat wtedy użytkowanie i 46 km na liczniku po prostu. 46 km? No to jest niewyobrażalne. Pod czyli z fabryki, ach, ktoś kupił nie, i aha. Tak jeździł, tylko pod sufitka mu trochę odchodziła, poza tym i trzeba było chodnicę nareperować. Ale dla starszego pana, który mógł nie wyhamować w porę, był idealny. Okay. A pani kupiła jakiś nowy samochód, czy używane? Nie stać mnie. No właśnie. Nie, błagam, nie chcę. Ale to nie jest pytanie osobiste. Słuchajcie, samochody nowe czy używane trzeba kupować, według was? Samochodem. W ogóle? Mamy transport komunikacyjny. Ja poproszę się konie.
Koniem? Koniem, ja jeżdżę konno. Konno. No można po mieście, no po mieście też można w sumie. Do jazdy konnej. Używane. Używane? Tak. A pani kupiła jakiś samochód? Tak. No nie stać mnie. Nie opłaca się nowych. Nie? Nie, ale czy, bo szybko wracą na wartości. Ale czy kiedyś miała pani takie zdarzenie, że kupiła pani samochód używany i się rozpadł, bo był takim środkiem? Jeszcze rocznym i jest super. Rocznym? No. Ale to nie jest używany samochód roczny, co to jest? No jest używany. To z salonu. Jest nowy. Jak widzicie, nie jest to taka lipa jak jakiś go.pl, gdzie musicie znać takie informacje jak numer rejestracyjny, VIN, datę pierwszej rejestracji i coś tam jeszcze. Sami wiecie, że bardzo ciężko to wydobyć, a na autobaza.pl wystarczy numer VIN i macie raport życia samochodu w dodatku z wielu krajów, z różnych kontynentów. A jak się okazuje, to 50% aut wystawianych na sprzedaż było bite, więc co prawda sprzedający mówią, że Niemiec płakał jak sprzedawał, ale częściej wychodzi na to, że Polak płakał jak kupował. Także jeśli chcesz mieć pewność, że auto, które kupisz, jest warte swojej ceny, to z kodem BNB Extra otrzymasz 20% zniżki na szczegółowy raport z całego świata, bez żadnego ryzyka, bo jeśli znajdziesz bardziej szczegółowy raport, to Autobaza odda Ci 100% kosztów, które poniosłeś, a dzięki szybkiej obsłudze klienta dogadasz się z nimi dużo szybciej niż z urzędnikami z go.pl. Linki w opisie przy piętym komentarzu, a my lecimy z tematem. Cześć! I co, sprawdził się, czy trzeba go naprawiać? Sprawdził się. Tak? Nie było żadnych usterek? Nie było żadnych usterek. I co, do dzisiaj pani jeździ? Do dzisiaj jeżdżę. Tak? Tak. Czy korzystał pan z jakichś takich systemów, które generują raporty o samochodzie? Nie, wie pan co, ja samochody, które wyszukiwałem, to przez OLX-a. To znaczy, generalnie marka samochodu jest bardzo... A jaka marka? Honda. Honda, ale co, Civic Accord? A Civic. A duże były te koszty naprawy? Nie pamiętam już, bo to było ładnych parę lat temu, kilka, ze 20, ale 20 lat, już Poloneza, który miał 20 lat i 46 kilometrów na liczniku, tak, bo to jest niewyobrażalne. Kiedyś ludzie kupowali samochody na lokatę kapitału i nie jeździli, nie? Były takie czasy. Przecież jak wyjdzie z salonu, to od razu traci. Ale w PRL-u tak nie było. W PRL-u było na odwrót. Nie było samochodów. Właśnie, dobrze. Ja te dziękuję. Czasy pamiętam. No to ja to już nie Honda, bo ja sam mam Honda Civic, to ja wiem, że to są najlepsze samochody. No to jeździmy takim samym samochodem. Jak zwykle w naszych sądach zdania są podzielone. Jedni uważają, że należy kupować samochody nowe, inni, że używane. Nie wiem, co wy na ten temat myślicie. Piszcie koniecznie w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał i gdybyście nie chcieli w przyszłości naciąć się na jakiegoś szrota ze Stanów albo z Niemiec, to pamiętajcie, jest coś takiego jak autobaza.pl z kodem BNB Extra macie 20% zniżki. Rafał Kaniewski, cześć!